Sezon NBA wchodzi w decydującą fazę. Znamy już uczestników finałów Konferencji Wschodniej. I właśnie o tym spotkaniu porozmawiam dzisiaj z Piotrkiem Bawolskim, czyli autorem portalu Z Dystansu, na który już teraz bardzo serdecznie Was zapraszam. A Ciebie, Piotrek, witam bardzo serdecznie. Cześć, cześć. Witaj, witam wszystkich oglądaczy. Siemanko. Właśnie, chciałem Ciebie zapytać w kontekście spotkania, które będziemy dzisiaj omawiać, gdzie zmierzą się Boston Celtics, którzy pokonali w drugiej rundzie Toronto Raptors, czyli mistrzów obecnych jeszcze mistrzów NBA. I w tym właśnie finałach konferencji zmierzą się z Miami Heat, którzy to w dość łatwy sposób, chyba nawet nad wyraz łatwy sposób, wyeliminowali Milwaukee Bucks, czyli najlepszą drużynę tegorocznego sezonu zasadniczego. I czy Twoim zdaniem którakolwiek z drużyn zasłużyła bardziej na udział w finałach konferencji niż te dwie wymienione wcześniej drużyny? Moim zdaniem od początku rozgrywek w bańce, w ogóle nie tylko na wschodzie, ale w całej lidze wyróżniają się trzy drużyny. Toronto, Boston i Miami. Dlatego ta dwójka nie jest aż tak bardzo zaskakująca. Milwaukee od początku rozgrywek w bańce zupełnie nie było tą samą drużyną, którą było w trakcie sezonu regularnego. Brakowało takiej konsekwencji i twardej gry w obronie. Brakowało skuteczności, trochę tego zęba. W naszej rozmowie z Aaronem przed rozpoczęciem playoffów mówiliśmy, że po tych meczach sezonu zasadniczego Milwaukee nie wygląda najlepiej, ale dobrze, że ma tą serię rozbiegową z Orlando i że to będzie coś, co pozwoli im złapać ten właściwy rytm. Nie złapali. Miami sobie, tak jak powiedziałeś, chyba trochę za łatwo poradzili z najlepszą drużyną sezonu regularnego, bo naprawdę to nie było tak, że te mecze były w części przynajmniej na jakimś super styku i do ostatniej chwili się wahały, ale jednak ta przewaga Miami w większości przypadków była widoczna przez większość meczu. Boston z kolei poradził sobie z Toronto, które moim zdaniem do tej pory, do serii z Bostonem, było w ogóle najlepszą drużyną w bańce. Oglądało się ich z przyjemnością. W sezonie zasadniczym w tych 8 meczach wygrali 7 spotkań, potem 4-0 łatwo poradzili sobie z Brooklyn Nets, mieli bilans 11-1. No i nagle trafili na Boston, który swoją świetną obroną i bardzo taką konsekwentną destrukcją, jakby stłamsił ich zupełnie. Jaylen Brown Pascala Siakama wyłączył tak, że nie był zupełnie widoczny w tej serii. No i w ogóle Toronto długimi momentami miało poważne problemy ze zdobywaniem punktów, więc absolutnie dla mnie obie drużyny całkowicie zasłużyły sobie na miejsce w finale konferencji i nie ma tutaj przypadku. Powiedziałeś, że właśnie Jaylen Brown wyłączył z gry Pascala Siakama i to można uznać za jeden z największych problemów Toronto Raptors w serii z Boston Celtics, ale w drużynie z Bostonu wydaje mi się, że więcej w tej serii mogliśmy oczekiwać od Kemby Walkera, który tutaj również został wyłączony z gry przez defensorów Toronto Raptors. I czego spodziewasz się w finale konferencji właśnie po Kembie, bo możemy powiedzieć, że to są trzecie playoffy z rzędu Boston Celtics z trzecim kolejnym rozgrywającym. Playoffy 2018 roku, pamiętamy historia Terry'ego Rozier'a, który wtedy chyba można powiedzieć zaszokował cały koszykarski świat. Później playoffy roku 2019, gdzie w końcu Boston mógł zagrać ze zdrowym Kyrie Irvingiem, ale chyba tamtych rozgrywek raczej jako kibic Bostonu do udanych nie zaliczysz. No i teraz mamy Kemba Walkera, który w końcu wyrwał się z Charlotte Hornets i ma szansę rywalizować o coś poważnego, o najwyższe cele w lidze, więc czego spodziewasz się właśnie po Kembie? Spodziewam się przede wszystkim lepszej gry, ale to wydaje mi się być o tyle uzasadnione, że tak naprawdę Toronto to jest chyba jeden z gorszych, jeżeli nie najgorszy matchup dla takiego zawodnika jak Kemba, bo na obwodzie jest dwóch pitbulli, Kyle Lowry i Fred VanVleet, którzy bardzo mocno walczą w obronie, bardzo dużo flopują, to też powoduje, że jest więcej problemów z faulami i łatwiej stracić tempo gry, a oprócz tego jeszcze taki był chyba cel rosłej w sumie drużyny Toronto Raptors, to jest jakby osobny wątek, że small ball dominuje w tych playoffach, bo wszyscy mówili o Houston Rockets, ale nikt nie patrzy na Miami i Boston pod tym kątem, a oni też grają prawdziwy small ball. I tak naprawdę Toronto broniło Boston cały czas box and one, czyli czterech zawodników kryło strefą, a jeden biegał cały czas za Kembą Walkerem, co miało go wybić z rytmu i to im się udało. W serii z Miami chyba będzie miał Kemba trochę łatwiejsze zadanie, bo
No w Miami jest to prawda Kelly Olynyk i Myers Leonard, którzy dostają jakieś minuty w rotacji i są słusznego wzrostu, ale to też raczej nie są zawodnicy, którzy tam czyhają trumnie na bloki i zagęszczają jakoś bardzo mocno strefę podkoszową. Reszta zawodników z Miami, no tam najwyższy z nich Bama Adebayo ma chyba 2 m i 3 cm wzrostu, więc podobnie jak w Bostonie obie drużyny grają mocno small ballem. No i też obrońcy, no Kendrick Nunn to pewnie można byłoby jeszcze się spierać, bo Kendrick Nunn jest całkiem dobrym obrońcą, ale w tych playoffach jego rola bardzo mocno zmalała. Ale Goran Dragic jest, o ile jest świetnym generałem boiskowym, snajperem i bardzo dobrym zawodnikiem w ataku, o tyle jakimś fenomenalnym obrońcą to on nie jest. Dlatego spodziewałbym się, że jednak oczekiwałbym może trochę lepszej gry od Kemby Walkera, biorąc pod uwagę te okoliczności. Właśnie to jest ciekawe to, co wspomniałeś, że to są tak naprawdę dwie drużyny, które również prezentują small ball i można powiedzieć, że to jest prawdziwy small ball w odróżnieniu właśnie do wspomnianych Houston Rockets, bo obie drużyny tak naprawdę, mówię tutaj już o Boston Celtics i Miami Heat, obie drużyny tak naprawdę mogą switchować na każdej pozycji. W Bostonie oczywiście mamy w rotacji Daniela Tice'a, tak samo jak wspomnianych przez ciebie w Miami Heat Mysa Leonarda czy Kelly'ego Olynyka, którzy również mogą mieć problemy ze zmienianiem się w obronie, ale poza wyłączeniem tych zawodników z pozycji numer 5, każdy z nich może tak naprawdę switchować obrońców, więc wydaje się, że chociażby z tego względu może to być niesamowicie interesująca seria. Ale chciałbym ciebie No zapytać tylko te... to jest też, tak nawiązując trochę do tego, to jest też jakby duża zaleta Bostonu, bo oni są bardzo równego wzrostu mniej więcej wszyscy. Jason Tatum, Robert Williams nawet, który się wydaje takim olbrzymem, a też ma 6'8", tak jak Jason Tatum. Daniel Tice ma 6'8 wzrostu, czyli to jest około 203 cm wzrostu. Tego nie widać tak na boisku, bo oni mają zupełnie różne style gry. Ale nawet ten Daniel Tice i Robert Williams to nie są wcale jacyś bardzo wysocy zawodnicy i są całkiem nieźli po switchach, też w obronie, nawet po pick and rollach małych zawodników gdzieś na obwodzie. No a to, tak jak powiedziałeś, no, w small ballu nie chodzi tylko o to, żeby zebrać sobie grupę obwodowych gości, którzy będą naparzali ci switch Dokładnie. tyle, ile się da, ale trzeba jeszcze bronić, a to Boston robi bardzo dobrze i dlatego mi się wydaje, że no, rzeczywiście to, że small ball w wykonaniu Houston nie zdał egzaminu, no to jakby nie zmienia faktu, że przez najbliższe lata nie uciekniemy od tego i będziemy mieli coraz więcej drużyn, które dopasowują się do tej gry small ball. Nawet to widać po Lakersach, którzy musieli zrezygnować z Dwighta Howarda i JaVale'a McGee w swojej rotacji, bo nie nadążali za Houston Rockets. Tak samo Clippersi przecież długimi momentami grają small ball, bo Montrezl Harrell ma przecież chyba 2-1 wzrostu, czy też 2-3 i często gra jako center. Tam Ivica Zubac jest jedynym gościem powyżej chyba 2-3, który spędza czas na boisku. No więc taka era przed nami. Tego, co mi osobiście brakuje w Houston Rockets, jeżeli mówimy już o small ballu, to zbilansowanie tych zawodników, bo tak naprawdę ci zawodnicy, jeżeli spojrzymy na ich charaktery, styl gry, są do siebie bardzo podobni. A na przykład już jeżeli spojrzymy na Miami Heat czy Boston Celtics, mamy tych shooterów, powiedziałbym takich samych jak w Houston, a może nawet lepszych, ale każdy z nich może oprócz rzutów z dystansu dodać coś od siebie, czy to wejście pod kosz, bo Jay Crowder, Goran Dragic, Tyler Hero i Duncan Robinson. Każdy z tych zawodników jest zupełnie inny, jeżeli właśnie mówimy o stylu gry. I czy uważasz, że Boston Celtics da radę pokryć aż czterech shooterów w jednym ustawieniu? A Miami da radę pokryć shooterów Bostonu? No A to nie. będzie fascynujący pojedynek, bo tu jakby, no ja się zgadzam, moim zdaniem zawodnicy Bostonu mają tą przewagę, że są wielowymiarowi, jeżeli mogę tak powiedzieć. Duncan Robinson rzadko kiedy zbiega pod kosz, a jak zbiega, to najczęściej tylko po to, żeby chwilę później wybiec po zasłonie na obwód. No, wydaje mi się, że Boston ma co najmniej kilku bardzo dobrych obrońców. Jaylen Brown świetnie radzi sobie i z małymi, i z wysokimi zawodnikami. Marcus Smart, no to jest jeden z czołowych obrońców w lidze w ogóle. Na ławce jest Semi Ojeleye. Kemba Walker zostawia całe serducho na boisku i może nie jest jakimś wybitnym obrońcą, ale też bardzo ciężko w obronie pracuje. Więc mi się wydaje, że nie powinno być z tym problemu. A to, co też może przechylić szale zwycięstwa na rzecz Bostonu, to jest liczba zawodników, którzy są w stanie sami kreować sobie grę, bo to też trzeba pamiętać o tym, że w playoffach bardzo często jest tak, że grasz z drużyną przeciwną
siódmy, ósmy, dziesiąty, nawet 11 razy możesz zagrać z tą samą drużyną w sezonie, jeżeli zagrasz w nią 4 razy w sezonie zasadniczym i dojdzie do siódmego meczu w serii w playoffach. No i to powoduje, że wszyscy już znają się na łyse konie, jak łyse konie. Każdy już wie, co drugi lubi grać, każdy już wie, na którą stronę on mija, jak on się otwiera po piku, jak on wychodzi po zasłonie i tak dalej. I potrzebujesz mieć ludzi, którzy z piłką są w stanie wziąć ją pod pachę i jak nie idzie, jak się nie klei, jak już drużyna przeciwna czyta twoją grę, to po prostu zagrasz jeden na jeden, czy w jakiejś dwójkowej akcji wykreujesz sobie miejsce do rzutu. Boston ma sporo takich zawodników, bo ma Kemba Walkera, ma Jasona Tatuma, ma nawet Jaylena Browna, który jest coraz lepszy w tym, no i wraca po kontuzji Gordon Hayward, który co prawda ma nie grać od pierwszego meczu, ale ma wrócić w trakcie tej serii. W Miami, jak patrzę sobie na skład, to raczej to jest Jimmy Butler i Goran Dragic. Takim aspirującym do tego grona jest Tyler Hero, więc no tutaj wydaje mi się, że Boston ma więcej opcji pod tym względem, a już wspomniani przez nas wcześniej Houston Rockets mają tak naprawdę tylko Jamesa Hardena i Russella Westbrooka. Jak im nie idzie albo nie trafiają, to tam nikt więcej nie jest w stanie wykreować sobie pozycji, bo ani Eric Gordon, ani Robert Covington, ani no PJ Tucker tym bardziej nie zagra z obwodu jeden na jeden, nie wykreuje sobie pozycji, więc wydaje mi się, że to może być silna strona Bostonu i zastanawiam się, jak obrona Miami sobie poradzi z Bostonem, bo Boston naprawdę potrafi bronić, pokazał to w serii z Toronto. No, Miami też bardzo dobrze broniło przeciwko Milwaukee, ale jednak Boston to jest zupełnie inna drużyna. Mniejsza, szybsza, bardziej rotująca na pozycjach, więcej ruchu ma w ataku. Jak oglądaliśmy mecze Miami z Milwaukee, to często po prostu Milwaukee grało na stojaka. I tam jeden brał piłkę, albo Middleton, albo Giannis i próbował coś zrobić, a reszta stała i dubała w nosie. Boston tak nie gra. W Bostonie jest cały czas dużo ruchu, dużo switchów, dużo gości, którzy potrafią rzucić za trzy. Tak naprawdę wszyscy poza Robertem Williamsem w rotacji. Więc no, to będzie bardzo ciekawy pojedynek. Mhm. Jeszcze nawiązując właśnie do tych Houston Rockets, którzy gdzieś tam w naszej rozmowie cały czas się przewijają. Wydaje mi się, że ich problemem jest charakter i mentalność właśnie Jamesa Hardena i Russella Westbrooka. I nie wiem, czy ci zawodnicy dorosną, to są goście po 30, ale czy oni mentalnie dorosną do roli przywództwa zespołów w NBA Playoffs? Ale chciałem ciebie zapytać o moim zdaniem najlepszego zawodnika Boston Celtics, czyli Jasona Tatuma, bo już w jego pierwszych playoffach, czyli w roku 2018, było widać, że jest to przyszła gwiazda NBA, bo dzisiaj sobie przejrzałem statystyki i Jason Tatum, 19-letni wówczas chłopak, grał w tych playoffach 34 minuty, mówię tutaj o roku 2018. Później te playoffy roku 2019 dla Jasona Tatuma, jak dla całej drużyny, były mniej udane. Natomiast w tym roku Tatum pokazuje, że jest naprawdę niesamowitym koszykarzem i że może decydować o sile drużyny NBA. Tutaj przychodzi mi na myśl takie porównanie, tutaj nawiązując do bloku, który Tatum wykonał w 2018 roku na LeBronie Jamesie w finałach konferencji wschodniej. I przychodzi mi tutaj na myśl porównanie z Alanem Iversonem, który też w swoim rookie sezonie wykonał crossover na Michaelu Jordanie. I myślę, że takie zachowania, takie zagrania w pewien sposób definiują kariery zawodników i pokazują na tym wczesnym etapie, na co tych zawodników stać będzie w przyszłości. I czy uważasz, może to złe pytanie, ale czy sądzisz, że Jason Tatum jest tą twarzą organizacji Boston Celtics, która będzie świecić w NBA przez najbliższe 10 lat? Bez dwóch zdań. To tak, twarzami moim zdaniem powinni być Jason Tatum i Jaylen Brown, bo o Jaylenie Brownie nie tak wiele się mówi w tym roku, a on gra naprawdę fenomenalnie i no, jako fan Celtów oglądam ich bardzo wiele meczów i naprawdę mam wrażenie, że on z meczu na mecz nabiera pewności siebie, rozwija swój repertuar. Jason Tatum ma bodajże 21 lat w tej chwili, a Brown 22 albo 22 i 23. To są bardzo młode chłopaki. No i moim zdaniem to na tej dwójce Boston powinien za wszelką cenę na lata opierać swoją grę. Ta akcja, o której mówiłeś, to jakby moim zdaniem daje też inną rzecz, bo Jason Tatum był świetnym talentem po dobrej uczelni, ale Iverson tak samo, ale jak blokujesz LeBrona Jamesa w ważnym meczu playoffów NBA i masz 19 lat, to na pewno cię to, no nawet nie potrafię sobie wyobrazić, jak się to uskrzydla i jakiej pewności siebie ci to dodaje. No a pewność siebie i głowa i taka
no, mentalne przygotowanie do gry, no, to jest jedna z najważniejszych rzeczy na boisku. Na pewnym etapie wszyscy są świetnie przygotowani fizycznie, wszyscy mają jakieś umiejętności i to, jak ty mentalnie jesteś przygotowany do gry, jakby rozróżnia tych dobrych zawodników od najlepszych zawodników. I ten blok Jasona Tatuma mógł być takim momentem zwrotnym, kiedy no, on jakby nabrał tej pewności siebie, uwierzył, że na tym poziomie też jest w stanie grać bardzo dobrze. No i to też tylko pokazuje geniusz Danny'ego Ainge'a, który miał pierwszy numer w drafcie. Spodziewał się, że Jason Tatum nie zostanie wybrany ani z pierwszym, ani z drugim numerem, więc zdecydował się zamienić piki w drafcie, zrezygnował z pierwszego na rzecz trzeciego i z draftu i wyborów, kolejnego wyboru. No i okazało się, że Jason Tatum jest bezdyskusyjnie najlepszym zawodnikiem z tamtego draftu, pomimo tego, że wybrany z trójką. No i oby był tym filarem na lata. Nie mogę Ciebie nie zapytać o przyszłość Miami Heat, bo to jest drużyna, która w tym roku, można chyba tak powiedzieć, wyskoczyła dość niespodziewanie, bo myślę, że okej, przewidywaliśmy, że Miami Heat będą się bić o playoffy, ale myślę, że nikt z nas nie przewidywał, że dojdą aż do finału konferencji. Tym bardziej patrząc na to, że w drugiej rundzie mierzyli się właśnie z Milwaukee Bucks, którzy wydawali się być faworytami nie tylko konferencji wschodniej, ale również całej ligi NBA. I chciałbym Ciebie zapytać, co właśnie sądzisz o tej drużynie, o drużynie, która już dzisiaj ma dobre podstawy właśnie w Tylerze Hero, w Kendricku Nanie, w Duncanie Robinsonie, który sprawdziłem, on ma 25 lat, więc tutaj jestem w szoku, a to jest dopiero jego drugi sezon w NBA. No i przede wszystkim Miami Heat mają jeszcze jedno miejsce na maksymalny kontrakt, więc oni w tym offseason również mogą poszaleć na rynku wolnych agentów i jaką przyszłość wróżyć właśnie organizacji z Miami. To jest dla mnie ogromna zagadka, bo tak jak powiedziałeś, przed sezonem nikt się nie spodziewał chyba, że Miami zajdzie tak daleko. Co ciekawe, w naszych przewidywaniach playoffowych Aaron mówił, że obstawia Miami jako kandydata na finał NBA, na zwycięstwo konferencji wschodniej, więc był blisko. Zresztą ja mówiłem, że serducho za Bostonem, więc któryś z nas będzie miał rację najprawdopodobniej. Natomiast no, jak przed sezonem, jak się patrzyło na skład Miami, to ja też obstawiałem, że będą walczyli z Detroit o ostatnie miejsce w playoffach. Okazało się, że w ogóle Detroit miało fatalny sezon, Miami wręcz odwrotnie. No ale jak można było się tego spodziewać, kiedy Kendrick Nunn, gość znikąd, miał taki genialny początek sezonu? Duncan Robinson, ja akurat jego kojarzę, bo 2 lata temu miałem okazję być na Final Four Ligi Akademickiej, w którym grał m.in. Duncan Robinson, no też Donte DiVincenzo z Milwaukee i kilku innych zawodników aktualnych z NBA. I Duncan Robinson był strzelcem wtedy na uczelni Michigan, ale kto mógł pomyśleć, że on aż tak dobrze będzie grał w NBA, aż tak dobrze się odnajdzie w swoim drugim sezonie, zwłaszcza, że ten pierwszy sezon nie był specjalnie dobry. Tyler Hero grał całkiem nieźle w Kentucky, ale wcale nie był jakąś super gwiazdą ligi uczelnianej i nagle też tak wystrzelił. Nie jestem pewny, czy to jest po prostu trwały trend, który będzie trwał. Czy to jest takie szczęście początkującego trochę, w takim sensie, że przyszedł Jimmy Butler, dał im dużo energii, oni uwierzyli, ten pierwszy sezon przejechali na totalnej motywacji, grają naprawdę bardzo dobrze, dzielą się piłką, no i świetnie się to ogląda. I na ile to będzie się po prostu poprawiało i ci zawodnicy będą grali coraz lepiej, typu Kelly Olynyk, Myers Leonard, bo żaden z nich nie miał wcześniej jakiejś istotnej roli w rotacji, a nagle są członkami no, jednej z lepszych drużyn w NBA. A na ile to jest trochę tak, że jak już się skończy ta magia pierwszego sezonu, dojdzie do kolejnego sezonu, będzie trochę rozprężenia, będzie trochę więcej przerwy, potem trzeba będzie znowu te znoje sezonu znosić i tak dalej, to na ile jakby ten entuzjazm spadnie i ta drużyna będzie raczej walczyła gdzieś o środek tabeli na wschodzie, czy znowu będzie walczyła o finały, nie potrafię tego powiedzieć. Wolne miejsce w Salary Cap, no to zawsze jest postrzegane jako plus, chociaż ja się tego trochę boję, bo gdyby udało mi się ściągnąć jakąś gwiazdę, no to pytanie, jak Jimmy Butler będzie się z nią dogadywał, bo Jimmy Butler to jest jednak wielka zagadka. Genialny zawodnik, to udowadnia znowu w tych playoffach, no ale jednak charakterek też bardzo niepokorny. No i to jest zawsze pytanie, jak dwóch gwiazdorów będzie ze sobą się zgrywało. Jeżeli uda im się pozyskać jakiegoś bardzo dobrego zawodnika, wartego maksymalnego kontraktu, no to pewnie wszyscy przed sezonem będziemy obstawiali, że Miami będzie znowu walczyło o finał NBA. Ale no to będzie moim zdaniem takie duże pytanie dotyczące chemii w zespole, bo no Jimmy już udowadniał, że nie z każdym jest w stanie zrobić chemię.
I jeżeli to nie będzie odpowiedni, ciężko pracujący zawodnik, no to może wręcz to doprowadzić do jakiejś destrukcji drużyny na którymś etapie. Jimmy Butler w tym sezonie wydaje mi się być postacią podobną do Chrisa Paula, bo obaj ci zawodnicy przed sezonem byli postrzegani raczej za mało koleżeńskich kolegów z drużyny, o tak może to powiedzmy, ale w tym sezonie właśnie narracja wokół tej dwójki odmieniła się o 180 stopni, bo teraz nagle mówimy, że Chris Paul jest super kolegą z drużyny, tak naprawdę drugim coachem obok Billy'ego Donovana, który jak dobrze wiemy już został zwolniony, znaczy zwolniony, nie przedłużył umowy z Oklahoma City Thunder. I podobna sytuacja chyba jest właśnie wokół osoby Jimmy'ego Butlera, bo doskonale pamiętamy jego historię chociażby z Minnesota Timberwolves, kiedy to rzucił wyzwanie całej pierwszej piątce drużyny i wspólnie z rezerwowymi rozwalił wszystkie gwiazdy Timberwolves. A teraz po jego przejściu do Miami mamy tą narrację, że Jimmy to jest ciężko pracujący zawodnik, super kolega z drużyny, super pierwsza opcja zespołu. Czy myślisz, że to są właśnie tak jak powiedziałeś, czy to jest jednosezonowy wybryk, czy może Jimmy Butler naprawdę wraz z wiekiem zmienił swoje podejście do koszykówki? Znaczy ja myślę, że częściowo to jest trochę narracja mediów, że jak coś się nie klei, no to te złe rzeczy bardziej wychodzą na powierzchnię niż te dobre. A Jimmy Butler moim zdaniem po prostu jest mega ciężko pracującym gościem, który dorobił się wszystkiego od zera i to tak w życiu osobistym, jak i w życiu sportowym. I po prostu bardzo sobie ceni i chce się otaczać ludźmi, którzy też bardzo ciężko pracują. I w środowisku Joela Embiida, który je burgera na godzinę przed meczem i sobie puszcza oczko do Riany w trakcie meczu, no to Jimmy Butler w takim towarzystwie się nie odnajduje. On powiedział, że on nie chce nawet rodziny mieć w bańce, czy nie potrzebuje mieć rodziny w bańce na playoffy, bo on tam przyjechał zrobić robotę, a nie siedzieć sobie z rodziną. Więc no, to jest człowiek mega zadaniowy, dlatego on się chyba idealnie wpasowuje w tą kulturę Pata Rileygo i Miami Heat, gdzie oni nawet na tych filmikach zagrzewających, jak miałem okazję być na meczu parę lat temu w American Airlines Arena, to tam są filmiki, jak oni ciężko pracują na siłowni i tak dalej, no więc jakby tam jest, Jimmy idealnie pasuje do tej kultury Miami, to był pod tym względem strzał w dziesiątkę. Co do Chrisa Paula, to on zawsze był takim generałem na boisku, no i jak jesteś generałem i masz w drużynie drugiego generała, którym próbuje być James Harden, no to wiadomo, że dochodzi do tarć. Jak grał wcześniej w Clippersach czy w Nowym Orleanie, to mówiło się o tym, że on jakby rządzi twardą ręką w drużynie, ale nie było narzekań, że coś tam jest nie tak, że on to robi nieumiejętnie i tak dalej. Teraz wydaje mi się, że na tym późnym etapie swojej kariery, bo to 15 sezon Chrisa Paula, no mając takich młodych chłopaków dookoła siebie, naturalnie jakby przejął tą pałeczkę lidera, takiego mentora, który im podpowiada na boisku, ustawia, no bo też można o nim mówić różne rzeczy, ale to jest jednak niesamowity koszykarz, chce wygrywać, dlatego stara się motywować jak najlepiej potrafi wszystkich swoich kolegów z drużyny i sprawić, że drużyna będzie grała lepiej i mu się to udało. Tak samo Jimmy Butler. No, to jest, jeżeli masz dobrze pracującą drużynę, to myślę, że każdy trener chce mieć takiego zawodnika u siebie. Wiemy doskonale, że w NBA nie zawsze tak to wygląda, że czasami zawodnicy w NBA są trochę rozkapryszeni, czasami chcą jechać na talencie, a nie zawsze chce im się super ciężko pracować. I to odróżnia super gwiazdy od po prostu bardzo dobrych zawodników. Jimmy Butler wyrasta na super gwiazdę, bo mega ciężko pracuje i wymaga tego samego od wszystkich dookoła. Czym swoją drogą coraz bardziej przypomina mi, teraz zaraz pomidory polecą w ekran, ale Michaela Jordana, bo jest też takim typem zawodnika, który nawet styl gry moim zdaniem ma trochę podobny. Rzadko oddaje rzuty za trzy, dużo lepiej się czuje w rzutach pół dystansu, twardo wchodzi pod kosz, świetnie broni, a do tego jest takim typem lidera, który po prostu wyzwiecie, pewnie chętnie by cię spoliczkował i powie, albo jesteś ze mną, albo jesteś przeciwko mnie i jak nie dasz rady, to się nie nadajesz do drużyny. Więc no, to się sprawdza w Miami, świetnie to działa. Nie działało w Filadelfii, to jest też kwestia właśnie zbudowania drużyny i innych zawodników. No i miejmy nadzieję, że akurat Jimmy to będzie potrafił tą drużynę prowadzić w ten sposób dłużej. Pytanie, jakich będzie miał właśnie ludzi dookoła siebie, bo tak jak Jordan miał Pippena i uważam, że to był idealny mecz, bo Pippen był gościem, który ciężko pracował, chciał wygrywać, był świetnym koszykarzem, ale nie stawiał się Jordanowi. Gdyby tam był Karl Malone czy inna supergwiazda w tamtych czasach, to możliwe, że ta drużyna by się szybciej rozpadła. Tak moim zdaniem Miami powinno szukać takiego zawodnika. Bardzo dobrego zawodnika z bardzo dobrymi umiejętnościami indywidualnymi, ale takiego, który będzie wiedział, że okej,
Jimmy jest numerem jeden, Jimmy jest tamtym alfa, ja się podpasowuję, ja chcę być opcją numer dwa, grajmy razem, wygrywajmy, ja się nie odzywam. Muszę tutaj powiedzieć, że nie jesteś pierwszą osobą, która porównała właśnie Jimmy'ego Butlera do Michaela Jordana, bo w czasie pandemii właśnie oglądałem dyskusję na kanale YouTube ESPN i tam właśnie Max Kellerman wskazał, że spośród wszystkich zawodników obecnych w lidze na chwilę obecną, to właśnie Jimmy Butler najbardziej pod względem charakteru i pod względem mentalności przypomina Michaela Jordana. Ale idąc już do końca naszej rozmowy, chciałbym Ciebie zapytać o przewidywania co do tej serii, bo z punktu widzenia neutralnego kibica wydaje się, że serce tych kibiców NBA, po prostu kibiców koszykówki, będzie za Miami Heat, bo takim historiom aż chce się kibicować. Jest to sensacja rozgrywek, są to młodzi zawodnicy, którzy, miejmy nadzieję, mają przed sobą fantastyczną przyszłość w lidze. Natomiast rozsądek zdecydowanie każe stawiać tutaj na Boston Celtics, bo jest to właśnie drużyna, która te playoffy NBA już w jakiś sposób poznała, której najlepsi zawodnicy już te playoffy również poznali, bo nawet Jason Tatum już po raz trzeci gra w rozgrywkach posezonowych, więc jakie są Twoje przewidywania? Czy ja myślę, że jakby na korzyść Miami będzie to, że jednak Boston jest po wyczerpującej i fizycznie, i emocjonalnie serii z Toronto i to może spowodować, że w tych pierwszych meczach będzie im ciężko z takim pełnym zaangażowaniem i koncentracją wejść w serię, więc ja się wcale nie zdziwię, jeżeli dzisiaj Miami wygra pierwszy mecz. Natomiast w trakcie serii ma wrócić Gordon Hayward. Obstawiam też, że nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś takiego, no, nie chcę powiedzieć braku motywacji, ale jakiegoś takiego krótkiego rozprężenia po tej serii z Toronto, to raczej Boston szybko powinien wrócić do swojej normalnej gry. Moim zdaniem ta seria będzie bardzo wyrównana i tutaj każdy mecz pewnie będzie na noże do ostatniej chwili. No ja jednak serduchem za Bostonem, więc no nie mogę powiedzieć inaczej. Wydaje mi się, obstawiałbym 4-2 albo 4-3 dla Bostonu, ale to jest dla mnie 51-49%. Miami naprawdę gra świetnie. Udowodniło to już wielokrotnie w tych playoffach. No ale Boston również. Bez Gordona Haywarda pokonał najlepszą do tej pory drużynę w bańce. Więc no jak wróci Gordon Hayward, to wszystko fajnie zaklika, to jednak obstawiam Boston. Zresztą w tym złym, szarym, smutnym 2020 roku finał Lakers-Celtics byłby dla mnie no, jakimś takim ukojeniem dla serca i z miłą chęcią bym sobie takie mecze pooglądał. No i tak obstawiam w tej chwili. Muszę tutaj powiedzieć, że mam nadzieję, że w tym roku wygra drużyna z konferencji wschodniej, bo co jak co, ale drużyny z zachodu jakoś mnie w tym roku nie przekonują do siebie. Nie wiem, czy masz też takie same odczucia może? Tak. Generalnie dla mnie najlepiej, jeżeli chodzi na swoje umiejętności i na swój skład, gra Denver Nuggets. Tą drużynę się przyjemnie ogląda, naprawdę zaskakują, odrobili straty w Utah Jazz, odrobili straty z Clippersami, walczą w obronie, grają bardzo fajną, dynamiczną koszykówkę w ataku, natomiast Clippersi dla mnie na tym etapie zupełnie jakoś bez charakteru. Ja nie potrafię powiedzieć, jaka jest tożsamość tej drużyny. Jak patrzyłem na skład przed sezonem, to wydawało mi się, że oni wszystkich będą gryźć po kostkach, że będą zajeżdżali po prostu przeciwne drużyny i że nie będzie nikt w stanie im rzucić więcej niż tam kilkanaście punktów w kwarcie. A okazuje się, że oni często wyglądają, jakby brakowało zaangażowania, brakowało pomysłu na grę. W ataku nie ma ruchu. No źle to na razie wygląda. Zdecydowanie gorzej niż skład by wskazywał, bo skład mają moim zdaniem zdecydowanie najlepszy w lidze. Podobnie Lakersi. No LeBron i Anthony Davis starają się robić cuda, ale średnio podoba mi się ich gra. Grają tak bardzo statycznie, dużo próbują wykorzystywać przewag 1-1, albo dają grać Antonemu Davisowi 1-1, albo próbują LeBrona ustawić na low poście, żeby wykorzystywał swoje przewagi. Najczęściej to jest tylko jeden pick and roll, odrzucenie i rzut. Mało jest ruchu w tym ataku. No, nie porywa mnie to jakoś. Dlatego no moim zdaniem do tej pory po wznowieniu sezonu najlepiej grały właśnie trzy drużyny ze wschodu. Najprzyjemniej dla oka i najskuteczniej to był moim zdaniem Boston, Toronto i Miami. W losowej kolejności je wymieniłem. Więc wydaje mi się, jeżeli obraz gry się nie zmieni, to wręcz przed finałem prawdopodobnie będę obstawiał, że faworytem będzie drużyna ze wschodu. Zresztą w zeszłym roku też wygrała drużyna ze wschodu. I moim zdaniem od paru lat wschód jest trochę niedoceniany, bo chociaż brakuje tak wielu głośnych nazwisk i takich super gwiazd,
to te drużyny naprawdę grają bardzo solidną koszykówkę na wysokim poziomie, bardzo twardą obronę. No a przecież to obrona zdobywa mistrzostwa. Dokładnie. Ta tendencja po okresie tej dominacji Golden State, a propos właśnie konferencji, trochę się odmienia. Tymczasem Piotrek, ja dziękuję Tobie bardzo za udział w tej rozmowie, za poświęcony czas. Dzięki. Dzięki, to przyjemność z mojej strony. Zawsze bardzo chętnie sobie porozmawiam z Tobą o koszykówce. Dzięki. Oczywiście zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanał prowadzony przez Piotrka i fanpage na Facebooku pod nazwą Z Dystansu. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie, to natychmiast to nadróbcie. Dziękuję Wam za poświęcony czas, za obejrzenie tego materiału. Również zachęcam Was do pozostawienia subskrypcji pod tym filmikiem oraz naciśnięcia przycisku. Lubię to. Będę Wam za to bardzo wdzięczny. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Trzymajcie się.